Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy w końcu hype na nowy dodatek. Kolejne 26 karcioszek wkrótce zawita do naszej ukochanej karcianki. Dokładnie rzecz biorąc 3 sierpnia 2021, także 2 tygodnie. Część druga to jest dodatku oczywiście, bo przypominam, że formuła dodatków w Gwincie się zmieniła i teraz co 2 miesiące dostajemy paczkę 26 kart. I jakby 3 paczki składają się na cały dodatek. Tak, więc cały dodatek to jest oczywiście Cena Władzy ciągle, a nazwa drugiego dodatku to Przewrót na Thanet, jakoś tak. Więc mamy drugą część dodatku. 4 karty frakcyjne do każdej frakcji, tak jak widzimy, plus 2 karty neutralne, co daje nam w sumie 26. Tak samo jak robiłem ostatnio przy pierwszym dodatku będziemy sobie omawiać oczywiście karcioszki z podziałem na frakcje, tak? No myślę, że tak jest najsensowniej. Więc odcinek z omówieniem kart będzie pojawiał się w momencie, kiedy wszystkie 4 karty z danej frakcji będą dostępne. Dzisiaj Królestwa Północy, bo tak jak widzicie, mamy już nasze 4 karcioszki. I zobaczmy, co my tutaj dostaliśmy. Po pierwsze, mamy temat współpracuj z zaprzyjaźnionymi czarodziejami, by za wszelką cenę chronić Aretuzę. Także czarodzieje znowu są puszowani. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczniemy sobie od brązowej karty. Studentka z Aretuzy. Człowiek czarodziej 4 za 4. Cierpliwość, rozkaz, daleki zasięg. Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 0. No tutaj nie trudno zauważyć podobieństwo do studenta z Banart. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Do studenta, który ma to samo, tylko że zadaje obrażenia i jest na bliskie starcie. No. Student się przyjął, tak, w tym metowym, high-rollowym KP grywa w połączeniu z Shani, jest całkiem fajny. Studentka wydaje się nieco słabsza, tak, trzeba to jasno powiedzieć. No bo jednak w większości przypadków wolimy mieć zadawanie obrażeń, aniżeli wzmocnienie sojuszniczej jednostki. Także pod tym kątem ta karta jest słabsza, ale też można po prostu wrzucić jako taką czwórkę, zamiast może Strażyła Dawida, bo w sumie się nastakuje bardziej. Także nie jest najgorsza. Kolejne zastosowanie jej, no to tak troszkę memowo z Archegryfem, tak? Jest to karta, którą jak widzimy na początku, ona się nastakuje. W pewnym momencie będziemy mogli widzieć Archegryfa i wzmocnić go jedną i drugą studentką tam o 5-6 punktów. Też nie najgorsze, chociaż wiadomo, Archegryf dalej ma te same problemy. Mianowicie, że Sirocco i tyle z tych buffów. Ale jakąś tam opcją jest. Kolejna rzecz, no to taki cierpliwościowy engine overload. Czyli, że gramy studentka, studentkę, studentkę, studenta, studenta i jakby czekamy, aż się nastakują i później robimy pewne combo. Tutaj, jak ktoś widział już legendarkę, to wie, o czym mówię. Ale może do tego tematu jeszcze wrócę. Przejdźmy dalej. Ćwiczenie czyni mistrzynię. Rzadka karta, zaklęcie za 4 prowizji. Wtasuj brązowego sojuszniczego maga do swojej talii i zagraj losowego maga brązowego ze swojej talii. Wzmocnij zagraną jednostkę o 0. Zwiększ wzmocnienie o 1 za każdą zagraną w tej grze jednostkę z cierpliwością. No i tutaj no jest to ciekawe, tak? Jest to zaklęcie, więc pamiętajmy, że sztukmistrze się cieszą, bo tak jakby ktoś nie pamiętał, jest taka karta, która dostaje ładunki za każdego sojuszniczego czarodzieja i zaklęcie zagrane. Który może też troszkę odżyć po tym znowu dodatku. Tutaj widzimy znowu czarodziejów i zaklęcia. I to jest ciekawe, tak? Ćwiczenie czyni mistrzynię. Może tam nawet troszkę podziałać, tylko że ma też troszkę antysynergii. Bo zwróćmy uwagę, że to jest taka karta, którą chcemy zagrać pod koniec gierki, nie? Wcześniej chcemy zagrać to właśnie studentki i studentów. Możliwe, że jeszcze Istreda, możliwe, że jeszcze Lepicie. Może Gerharta nawet, ale w takim powiedzmy średnim scenariuszu, gdzie zagrywamy, nie wiem, 4 karty z cierpliwością, no to tu jest tylko wzmocnić zagraną jednostkę o 4. I teraz tak. Możemy, co prawda, nie wiem, zablokowaną studentkę wymienić na jakąś nową studentkę, wzmocnioną o 4. Tylko że po pierwsze, ta pierwsza studentka musi przeżyć, ta wyciągnięta drugi raz musi przeżyć. Wiadomo, że można wtasować i wyciągnąć to samo. I mieć jakby już nastakowane.
Ale to dalej musi przeżyć turę, przeciwnik może to zniszczyć. Ta karta wydaje się bardzo sytuacyjna. I też jednostek z cierpliwością nie ma na tyle dużo, żeby to wzmocnienie tutaj było o, nie wiem, 10, nie? Jakby było wzmocnienie o 10, to by było spoko, ale no, taka sytuacja mieć nie będzie miejsca, no bo nie ma tyle jednostek z cierpliwością. Dlatego wydaje mi się, że to jest raczej taki filler, jak już do takiego, do takiej talii, która gra samych czarodziejów, wszystkie karty z cierpliwością. I wtedy może podziałać. No na last ja też trochę głupio to rzucać, no bo jeśli wrzucimy jako ostatnią kartę ćwiczenia i wyciągniemy studentkę, no to rozkazu i odpalimy, no chyba, że gramy na tkwionym zapałem i mamy jeszcze ładunek dowódcy. Ale wydaje się takie dosyć niezręczne, nie wydaje mi się, żeby to było jakiś super. Dalej, Leticia. Mam nadzieję, że dobrze wyczytałem. Harboneau. 6 za 7. Cierpliwość, rozkaz, daleki zasięg. Na koniec tury wartość cierpliwości sojuszniczych jednostek zwiększa się o 1 zamiast domyślnej wartości. I to jest ciekawe, ponieważ ta wartość tutaj się będzie zwiększała, tak? Więc jeśli wrócimy Leticię na początku, ona ustoi turę i potem zagramy studentkę, no to będziemy mogli od razu kliknąć Leticię i wtedy studentka od razu 2 sobie nastakuje. Co brzmi trochę słabo. Ale no, idea z Leticiem jest taka, żeby oczywiście kombić ją z większą ilością cierpliwości. Czyli zagrywamy Leticię na początku, gramy studentkę, studentkę, studenta, studenta na przykład. Powtarzam to wielokrotnie w tym odcinku. Leticia się w międzyczasie nastakuje tam do 5. Klikniemy Leticię i wszystkie nasze studentki i studenci się dostaną plus 5 na swoje umiejętności na koniec tury. Problem oczywiście jest taki, że po pierwsze Leticia musi przeżyć te wszystkie tury, studentki, studenci muszą przeżyć tury. No, także trochę zakładamy, że to przeżyje, ale no powiedzmy sobie szczerze, w takim deku, gdzie gramy właśnie takie zagrożenia w dużej ilości, no to prawdopodobieństwo, że przeciwnik usunie wszystkie jest nie za duże. Ale no, część pewnie usunie, tak? I nawet jak usunie część, to ta Leticia sporo traci na swojej wartości. I wydaje mi się, że z tego powodu, no, to nie przejdzie, tak? W takim tier 1 deku, ponieważ przeciwnicy, no, będą mieli zbyt dużo możliwości przerywania tego super komba. Więc karta ciekawa, to może jeszcze swoje 5 minut będzie miała. Pamiętajmy, że trzecia część dodatku wyjdzie za 2 miesiące, może będzie więcej jeszcze kart z cierpliwością. Ale też może się mylę, tak? No może jakieś takie dzikie place'y, że obrońcę zagramy jeszcze na początku, potem Leticie i potem to jakoś zadziała. No troszkę się obawiam, bo to się wydaje takie naciągane poleganie na tym, że przeciwnik nam nie będzie przeszkadzał. A wiadomo, że VM za bardzo już nikt nie gra, więc no ciężko polegać na tym, żeby to regularnie wchodziło. Dodatkowo tutaj mamy daleki zasięg, co powoduje, że jeszcze można Leticię przesunąć i ją wyłączyć. Więc ogólnie średnio mi się to podoba, ale jakiś tam potencjał jest. I ostatnia karta. Ta karta ma potężny potencjał. Nazywa się Tissaia de Vries. 6 do 12. Rozmieszczenie. Na koniec tury zresetuj rozkaz wszystkich sojuszniczych magów, którzy użyli rozkazu podczas tej tury. I to jest w ogóle finisher, znaczy finisher, taki nie do końca finisher, bo trzeba turę wcześniej go rzucić. Ale do takiego deku, który gra właśnie full combo z cierpliwością. Taka idealny scenariusz, wyobraźcie sobie. Długa runda, zagrywamy Leticię, zagrywamy studenta, studentkę, Shani, który tam wskrzesza studenta, którego wcześniej nastakowaliśmy. Dogrywamy jeszcze Istreda, Gerharta i wszystko przeżywa. Wszystko przeżywa, przeciwnik niczego nie niszczy i to się stakuje, bum, 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 bum. I w pewnym momencie klikamy Leticie. Wszystkie wartości tych naszych kart z cierpliwością się wzmacniają tam o 6. Potem w następnej turze klikamy te wszystkie rozkazy. Jedną studentkę, drugą, studenta, studenta. Gerharta klikamy, bum, 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 robimy miazgę, gramy Tissaię. Na koniec tury te rozkazy wszystkie się odświeżają i w następnej turze ponownie walimy za milion. Przeciwnik się poddaje. To jest optymalny scenariusz.
praktyce no, takie coś nie będzie miało miejsca, no bo przeciwnik no, nie będzie grał pasjansa po swojej stronie, tylko będzie nam przeszkadzał, będzie nam niszczył te jednostki. No i to jest problem, tak? Tisaya potencjał ma potężny, ale należy pamiętać, że trzeba zresetować rozkaz, który został użyty podczas tej tury, tak? Czyli trzeba te karty inne utrzymać na stole, kliknąć je i potem zagrać Tisaya i one się odświeżą na koniec tury, po czym no, ta karta musi przeżyć kolejną turę, tak? Bo przeciwnik może te inne karty w międzyczasie też zniszczyć, ale no potencjał jest ogromny, tak? Pytanie, ile kart musi być na stole, żeby to było sensowne, no bo jeśli mamy, załóżmy, dwie studentki, które są nastakowane do 4 punktów, używamy, znaczy no powiedzmy 4 i 3 punkty, no bo nie da się zagrać dwóch jednocześnie, to wzmocnienie o 4, o 3, gramy Tisaye, odświeża się na koniec, i w następnej turze mamy wzmocnienie o 5 i 4. No i to się nie wydaje złe, tak? O, tylko, że po raz kolejny powtórzę. No tutaj dużo zależy od tego, czy przeciwnik będzie grał jakąś hyperkontrolą, ile będzie miał removali. Bo moje ogólne wrażenie odnośnie tej koncepcji z tą cierpliwością i poleganiu na tej cierpliwości jest takie, że no jest to chciwe, tak? Jest to chciwe i wydaje mi się, że no... No nie chcę tutaj zniechęcać nikogo do grania tym, ale wydaje się to średnio słabe na ten moment. Być może czegoś nie widzę, być może ten engine overload będzie miał na tyle zagrożeń, że przeciwnik nie będzie w stanie wyrobić. Być może meta będzie bardzo taka mało kontrolna, w co wątpię. Wtedy ta talia, ta koncepcja ma potencjał. Być może za 2 miesiące, kiedy dojdą kolejne karcioszki, to będzie jeszcze lepiej działało. No na ten moment moje takie ogólne wrażenie jest, że no te karty KP takie średniawe. I raczej widziałbym studentkę w takim high rollu, po prostu jako filler za 4 prowizji. Ćwiczenie czyni mistrzynię, w ogóle tej karty nie widzę, wydaje się słaba. Leticia, jeszcze chyba nie czas na nią. Że jeszcze za wcześnie, żeby to kombo uskuteczniać. I Tisaya może w takim deku z full magami. No bo też powiedzmy sobie szczerze, możemy grać w sztuk mistrzów, na przykład Adalię w sztuk mistrza, potem kolejnego w sztuk mistrza i potem jakby bardziej na tym polegać, tak? Na tych sztuk mistrzach, którzy będą pingowali, aniżeli na tej cierpliwości tutaj z tą Leticią. Ta koncepcja wydaje mi się ciekawsza i... Ja w sumie chyba to sobie sprawdzę, tak? Ta koncepcja ze sztuk mistrza mi się bardziej podoba. Dodatkowo pamiętajmy, że jest taka karcioszka, która została zmieniona tam jakiś czas temu, która tworzy brązowego czarodzieja Królestw Północy, tak? I daje mu tarczę za 6 prowizji. W momencie teraz, kiedy mamy studentkę, no to jakby prawdopodobieństwo dostania sensownego czarodzieja jest właśnie większe, tak? No bo zdaje się jest... Tutaj sobie na szybko sprawdzę w kolekcji. Zdaje się jest 6 brązowych czarodziejów KP. Zaraz, dajcie mi momencik. Tak, aktualnie jest 6. Ja wam pokażę. Jest widmo czarodziejki, sztuk mistrz, adeptka, zaklinaczka, student i wykładowca. W momencie, kiedy dojdzie jeszcze studentka, no to potem granie słowa runicznego może być całkiem ciekawe, tak? Słowo runiczne w połączeniu właśnie z tymi sztukmistrzami daje nam bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostaniemy dobrego czarodzieja, bo przy 7 kartach, kiedy dostajemy 3 do pokazania, znaczy 3 do wyboru, to prawdopodobieństwo, że dostajemy studenta albo studentkę, zdaje się, jest całkiem duże. I wtedy wiadomo, taka karta z tarczą przeżywa o wiele więcej, to może być prawo bytu. Ja tutaj jestem troszkę nachajpowany. Mimo, że jakby ta z cierpliwością, tak jak mówię, koncepcja mi się nie podoba, no to gram Adalię na sztukmistrza, drugiego sztukmistrza, potem jakieś słowo runiczne, jedne, drugie. Jakby potencjał jest, tak? Tylko wiadomo, no. No nie sądzę, żeby to było tier 1 metabreaker, no ale na pewno ciekawe talie powstaną. Dobra, także troszkę masło maślane w tym odcinku.
karty ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem nie najlepsze. W następnym odcinku będzie Nilfgaard. W Nilfgaardzie będziemy mieli podwójnych agentów, będziemy przenikać do szeregów wroga i udawać cienia, także ja już się boję. Jak wiadomo, Nilfgaard nie jest zbyt lubiany. Ale cóż, to w następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!